Maryją do Jezusa, przez Jezusa do Maryi. Oto motto tegorocznych dni maryjnych w kolegiacie. Najdostojniejsi bracia w posłudze prezbiteratu, na czele z przewodniczącym liturgii księdzem Pawłem, zacne siostry zakonne, droga liturgiczna służba ołtarza, bracia i siostry, zapaczeni w Przenajświętszą Bogu Rodzice Dziewicę. Dzisiaj rozpoczynamy dni maryjne, którym celem jest przygotowanie do odpustu parafialnego w kolegiacie. Dziękczynienie za dar koronacji obrazu Matki Bożej Śnieżnej i Królowej Rodzin i uroczyste niebawem wprowadzenie Jana Pawła II do naszej wspólnoty w postaci świętych relikwii. Te wydarzenia przeżywamy w kontekście trzystulecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, jak również stulecia objawień jaśniejącej pięknej Pani w dalekiej Fatimie. Rozpoczynając chodnię dzisiaj, to nasze duchowe przygotowanie, tę pierwszą wstępną homilię zatytułowałem następująco. Kairos maryjnych dni. Chciałbym je ująć w formie dyptyku, a więc w pierwszym punkcie zastanowimy się, na czym polega ten biblijny kairos, odwołując się do świętego Pawła i Pana Jezusa. I po drugie, przemyślimy, co to znaczy, że dni maryjne w kolegiacie są swoistym kairosem. A zatem proponuję o wspólne zastanowienie się nad Słowem Bożym i Słowem Kościoła. A więc po pierwsze, biblijne pojęcie kairos. Święty Paweł mówi o tak zwanej świętej historii, którą tworzy Bóg. Na tę historię, zdaniem Pawła, składają się uporządkowane na sposób łańcucha momenty, przez Boga przewidziane i wybrane jako najbardziej odpowiednie do spełnienia swojego planu. Te momenty w dziejach historii zbawienia określane są w teologii pojęciem kairos. Co to jest? Wyrażenie greckie. To moment istotny bardzo, który pojawia się w życiu człowieka przynagrony fakt, ale już nigdy niepowtarzalny. Przeoczony ten moment w moim życiu i zmarnowany już nigdy nie wraca. Obciąża człowieka odpowiedzialnością za niewykorzystaną łaskę. Tak mówiąc najprościej, ten kairos to jest znak czasu, który Bóg daje na tym interwale historii mojego życia czy świata. Kairos to jest ten znak, gdzie Bóg do nas nieustannie mówi,
niewerbalnie słowem, chociaż to jest podstawowe, ale mówi do nas Bóg. Przez wydarzenia, w których uczestniczymy, coś dzieje się po coś. Mówi do nas Bóg przez osoby, ale też przez święte słowa zapisane w Biblii. Dzisiaj mówi do nas Pan Jezus przez dwie symetryczne przypowieści. Pierwsza o skarbie ukrytym grobie, druga o kosztownej perle. Główną myślą tych narracji jest przede wszystkim temat wartości w życiu ludzkim. A zatem mówią o znalezieniu skarbu ukrytego i drogocennej perły z naciskiem sprzedania wszystkiego, pozbycia się, by tylko nabyć pole ze skarbem i perłą. I to jest jakiś swoisty kairos, to jest znak, przez który Bóg dzisiaj do mnie, do ciebie, każdego z nas chce coś powiedzieć. I chodzi o to, żeby z pomocą w tej chwili przewodniczącego liturgii słowa poprawnie zinterpretować ten kairos, odczytać i zaaplikować go w życiu. Tak mi się wydaje, że dla wielu z Państwa czytanie tego znaku może czasami doprowadzić do fałszywego przekonania. Nie mówię, że u wszystkich. Mianowicie Boga nie można porównać z materią, a więc nawet z tym skarbem ukrytym w roli i z tą perłą, bo Bóg nie jest przedmiotem, którego można posiąść materialnie czy pozyskać. Jest bytem osobowym. A jeśli tak, to człowiek również jako byt osobowy komunikuje z Bogiem, a więc ma się z Nim spotkać. I kiedy dzisiaj dominuje w liturgii słowa temat najdroższy dla katolika, dla człowieka, to chodzi tutaj o spotkanie z Bogiem. To jest skarb. To jest perła. Doświadczyć Boga dzisiaj przez spotkanie i doświadczyć Go kiedyś w godzinie odejścia z tej ziemi. Bo wcześniej czy później z tym Bogiem się trzeba spotkać. Spotykamy, jak wspominałem dzisiaj, On jest w Słowie, pod postaciami eucharystycznymi, w osobie przewodniczącego liturgii, w zgromadzonym ludzie, w naszych dobrych uczynkach. Spotykając się dzisiaj, mamy się z Nim kiedyś spotkać, gdy będziemy przechodzić Pascha. Peszach po hebrajsku, z tej krainy cieni do tej prawdziwej rzeczywistości życia, czyli spotkać się z Nim na wieki. To jest nasze powołanie. Bo chcę powiedzieć, może wbrew temu, co słyszymy, śmierci nie ma. Jest life, after life jest życie. Kiedy mówimy o śmierci, mamy na uwadze tylko jeden wymiar mistyczny, duchowy. Co to znaczy? Kiedy Ty odchodzisz od Boga, kiedy Go uśmiercasz przez grzech śmiertelny, to jest śmierć mistyczna, duchowa, kiedy Ty Boga zabijasz. Apokalipsa mówi 3:15, masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. I czasami takie trupy, ja nie mówię, że w Jarosławiu, ale mogą być wśród nas. Na zewnątrz magister elegancjarum, ale na wewnątrz trup
dla Boga umarł już ktoś. I to jest śmierć, słyszysz? I tego się trzeba bać. To jest jedyna rzeczywistość dla chrześcijanina, który ma się prawo bać. Kiedy człowiek porzuca Boga, to jest śmierć. Bo jesteśmy powołani do wieczności. I dlatego miał rację Tolstoj, który w swoich pamiętnikach napisał, cytuję: kto w życiu stracił majątek, wiele stracił. Kto stracił zdrowie, stracił więcej niż wiele. Ale kto w życiu nie spotkał Boga, stracił wszystko, stracił najwięcej. A zatem spotkanie Boga, doświadczenie Jego obecności w życiu, tu i teraz, i kiedyś w godzinie zejścia na drugi brzeg, bo jak nam tłumaczył ostatnio kardynał Meissner z Niemiec, właściwie śmierć w cudzysłowie, której nie ma, polega na tym, że Bóg jakby ma człowieka w prawej ręce, tu na życiu doczesnym, a kiedy człowiek przechodzi do krainy życia wiecznego, Bóg go przenosi jakby do drugiej, czyli lewej ręki, ale Bóg go nieustannie ma tu, na ziemi i wieczności. A zatem to jest największy skarb. Spotkać Boga, Matkę Jego i doświadczyć wspaniałej obecności Kościoła w moim życiu. Pamiętajmy, że Bóg, że Maryja, że Kościół nikogo nie zmusza. Tak jak rolnik i kupiec z dzisiejszej Ewangelii szukał, tak i my mamy wyjść na to spotkanie. I dlatego też, kto wychodzi na spotkanie z Bogiem, czy też Bóg wobec człowieka wychodząc, ten rozumie Jego słowa, a wezwanie, które Bóg kieruje, żebyśmy byli lepsi, przyjmuje jako zaproszenie do radości i szczęścia. A takie jest tylko w Bogu. I właśnie temu skarbowi, tej perle mają służyć rozpoczynające się dzisiaj jarosławskie dni maryjne. Mamy doświadczyć Boga, Matki Jezusowej, która jest z nami, szczególnie podczas Eucharystii. Na marginesie powiem, że ona tu jest. Wierzysz w to? Jej tu nie widać, tylko na obrazie, ale ona tu jest, jak była na Golgocie. I dlatego mówi się, że ołtarz Msza Święta to jest największe sanktuarium świata. Nie mogę pojechać gdzieś do wybranego miejsca, ale zawsze mogę przyjść do tego sanktuarium, jakim jest Msza Święta. I ona tu jest. I chcemy doświadczyć w tych dniach szczególnej obecności Boga, który objawia się nam na tej świętej jarosławskiej ziemi przez swoją Matkę. I myśl druga tego dyptyku, że dni maryjne w kolegiacie są swoistym kairosem. Proszę księdza, co to znaczy? Proszę być konkretny i jasny. Otóż okoliczności tego tygodnia określają kairos jarosławskich maryjnych dni. Wymienię ich pięć. Pierwszym to 300-lecie koronacji cudownej jasnogórskiej ikony. Każdy to wie, począwszy od dzieci już, że Maryja jest obecna w tysiącletniej historii Polski. Że dokonująca się chrystianizacja od czasów Mieszka tu nad Wisłą czy Sanem dokonywała się poprzez marianizację, czyli kult Matki Jezusowej. Nie sposób zrozumieć tego ducha polskiego narodu, który jest naszą chlubą.
tych milenijnych, tysiącletnych dziejów Polski, bez królowej Polski. Stąd obchodzony jubileusz czy stulecia koronacji w Paulińskim Grodzie na Jasnej Górze, którego apogeum będzie 8 września. Domaga się, by również w naszej wspólnocie, szczególnie w godzinie codziennego jasnogórskiego czy fatyńskiego apelu, przez te pół godziny tutaj się modlić. Chcę tylko na marginesie powiedzieć i w imieniu klubu księdza prałata, pasterza tego kościoła, całego prezbiterium kapłańskiego i swoim zapraszając, że będzie to piękne, codzienne o 21 przeżycie apelu. Będą z nami dzieci fatimskie, które są w drodze. I będzie święta Jacynta, i będzie święty Franciszek i służebnica Boża Łucja. Tak bardzo, szczególnie w imieniu Matki Jezusowej zapraszam, żebyście znaleźli w to dzisiejsze, również popołudnie czas i przyszli do niej, bo jesteście ziemią szczególnego wybrania. Drugim kairosem to trzecia rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Ta właśnie Maryja, tu królująca, ona ma za zadanie szczec w naszych sercach najdroższego skarbu, abyśmy go nie utracili, jak powie święty Benedykt, nie ma nic droższego nad Jezusa w naszych sercach, w naszych rodzinach i w naszej ojczyźnie. Przed 3 laty ta królowa rodzin otrzymała złocisty diabeł. Uczyniono to z wdzięczności, że Lilia Jarosławska przez 4 stulecia szczegła swoje dzieci na tej wybranej ziemi, gdzie nie było kataklizmów, nie było jakichś tragedii, bo tam, gdzie jest matka, choćby najtrudniej było, wszystko się przerwa. Warto to sobie uświadomić właśnie dzisiaj, że miną lata, nadejdzie dzień, w którym nikogo z nas dziś tu obecnych prawdopodobnie nie będzie już na tej ziemi. Może jakiś historyk zada sobie pytanie, co Kościół kolegiacki zrobił z okazji maryjnej koronacji? Czy to był tylko jeden akt ze strony Kościoła, jedno wydarzenie, czy to wydarzenie trwa? Oby bezstronny historyk mógł kiedyś napisać: Kościół w Jarosławiu miłował, miłował i jeszcze raz miłował. I to jest przyszłość. I w ojczyźnie naszej, jakże inaczej byłoby nam dzisiaj żyć, gdyby wszyscy w państwie czy w narodzie zrozumieli, że my bardziej dziećmi Bożymi ochrzczonego przed 1000 laty narodu jesteśmy, aniżeli tylko obywatelami. Za mało. Dziećmi Bożymi, że mamy jednego Ojca. Po co te wystówki? Po co te podziały? Przecież jesteśmy dziećmi Ojca, Matki. Mamy jedną rodzinę rodzin i tego pragniemy. I dzisiaj, żeby nie doszło do rozlewu krwi, my po to się musimy modlić i paść na kolana i prosić o miłosierdzie dla tak wspaniałego narodu, jakim jest Polska. Odwiedzający tę polską ziemię w tych dniach kardynał Sarr, to jest taki prefekt kongregacji do spraw dyscypliny sakramentów i kultu Bożego w Rzymie, czarny murzyn Gwinejczyk, powiedział ostatnio w Niepokalanowie: wy Polacy, żeście tyle wycierpieli. Pamiętajcie, że macie wspaniałe wartości, że bardziej jesteście Polakami, aniżeli Europejczykami. Że bardziej jesteście chrześcijaninami, aniżeli Europejczykami. Ceńcie to sobie. Rzeczywiście powinniśmy być dumni. I dlatego, bracia i siostry, my będziemy przyzywać
naszej królowej rodzin, opiekę nad rodzinami tu, ale i opiekę nad tą rodziną rodzin, jaką jest naród, aby się odeszło bez rozlewu krwi, abyśmy się wszyscy mogli czuć bezpiecznie, byli szczęśliwi i dobrze nam się żyło. Kolejnym, trzecim kairosem, stulecie objawień fatimskich. Tenże biały jubileusz jest okazją do przyjrzenia się nie tylko historii wydarzeń, o tym będę mówił, ale także i sposobnością, żeby wyciągnąć wnioski religijne, co Bóg przez ten znak wielki na niebie w postaci jaśniejącej pięknej Pani chce powiedzieć dzisiaj światu. Maria w orędziu przypomina o modlitwie, pokucie, przemiany życia, wynagrodzeniu za grzechy i o czci jej niepokalanego serca, które, jak mówi w końcu, zatriumfuje. Czwartym kairosem to sprowadzenie relikwii Jana Pawła II i wprowadzenie do naszej świątyni. Kiedyś, 39 lat temu, starsi pamiętają, jakże radosny głos zabrzmiał na Watykanie, kiedy kardynał Felici ogłosił: Habemus Papam! Mamy papieża. My to usłyszymy 2 sierpnia o południu w naszej wspaniałej świątyni. Habemus Papam! Kolegiata Jarosławska wpisze w katalog wiernych następnego parafianina. Będzie nim święty Jan Paweł II w sposób fizyczny, bo w postaci relikwii krwi będziemy się w niego wpatrywać. Będziemy mu powierzać nasze trudne dziś. Przecież on tak bardzo zna naszą niepokojną sytuację. I w końcu piątym kairosem to liturgia. Co to jest? To jest właśnie to leitos ergon, leiturgia, czyli dzieło wspólne Chrystusa i Kościoła. Pan Jezus jest tutaj pierwszorzędnym liturgiem. To nie ksiądz Paweł odprawia mszę świętą, tylko Pan Jezus. On i jego współpracownicy tylko w jego imieniu celebrują, ale Pan Jezus sprawuje mszę świętą. My w czasie mszy świętej nie modlimy się do Jezusa, tylko modlimy się z Jezusem do Ojca. Składa ofiarę. I ta właśnie liturgia, na którą przychodzimy według apostolskiej adwortacji Marialis Cultus Pawła VI, jest złotą regułą pobożności maryjnej. I my byśmy tak bardzo chcieli, żeby ta nasza pobożność ludowa, którą praktykujemy w Polsce, była zdrowa. Ona dzisiaj wymaga odnowy. Dlatego Paweł VI, przemawiając na sesji soborowej, wtedy mówił tak, cytuję jego słowa: wyznaliśmy, że Bogu należy się pierwsze miejsce, że naszą pierwszą powinnością jest modlitwa, że święta liturgia to pierwsze źródło owej wymiany, w której życie samego Boga zostaje nam udzielone. To szkoła naszego duchowego życia. Piękne słowa. Moi drodzy, czas mógłby już kończyć, wiem. Bo już Christopher pokazuje prawie 26 minut i rzeczywiście ponad 35 sekund. Ale może pozwólcie jeszcze taka pewna ilustracja, która pozwoli nam to wszystko zebrać i będzie takim instrumentum laboris, taką pomocą w rozpoznawaniu tego znaku czasu w czasie tych dni. Stary profesor przemawia do słuchaczy, ale żeby ich przekonać, wziął słój duży, postawił przed sobą i tam sypał kilkanaście kamieni wielkości piłki tenisowej. Kiedy słój się zapełnił, zapytał słuchaczy, czy słój jest pełny. Odpowiedzieli tak.
i wziął żwir, wsypał na te kamienie i oczywiście do samego dna swoja one się rozprzestrzeniły. Czy swój jest pewien? Zapytał. Słuchacze zrozumieli jego fortę. Jeden odpowiedział. Prawdopodobnie nie. Dobrze. Następnie wsypał piasek do swoja, który wypełnił przestrzeń między kamieniami a szpilem. I zapytał po raz trzeci, czy swój jest pełen? Bez wahania. Odpowiedź zabrzmiała nie. Dobrze, powiedział profesor. A później wziął jeszcze mędrzec wody, wlał go z tego słoja aż po brzegu i zapytał teraz, powiedzcie mi, słyszysz, i ty, jaką prawdę udowadnia to doświadczenie? Co chce nam powiedzieć ten znak wykonany przez profesora? Myśl jest następująca. Jeśli w pierwszej kolejności do słoja nie włożymy dużych kamieni, to potem nigdy nam się nie uda ich włożyć. A co w twoim życiu jest dużymi kamieniami? Zdrowie, rodzina, przyjaciele, marzenia, kariera. Zapamiętać trzeba, że najważniejsze na samym początku jest położenie dużych kamieni w życiu. Inaczej narażamy się na to, że już nam się nie uda. Jeśli damy pierwszeństwo tandecie, żwirowi, piaskowi i laniu wody, nie starczy nam już czasu na ważne sprawy. Nie zapominajcie, bracia i siostry, nie zapominajcie o zadaniu sobie pytania, co jest dużymi kamieniami w moim życiu. Jeśli na to nie udzielisz odpowiedzi, przegrałeś. Seneka kiedyś tak napisał, cytuję. Boję się człowieka, który źle myśli. Jest niebezpieczny. Ale najbardziej boję się tego człowieka, który nie myśli w ogóle. To już jest katastrofa. A zatem połóżcie jako pierwsze w słoju waszego życia kamienie. One są najważniejsze, tak jak w tym doświadczeniu. A tym kamieniem jest Jezus, jest Jego Matka i Kościół. Kończąc, oto wizja kolegiackich maryjnych dni. Obyśmy mieli świadomość przeżywanych tych misteriów. Moim zadaniem jako mistrzowa liturgii jest zdejmowanie wam katarakty z oczu i wprowadzanie was w te misteria, jeśli Bóg pozwoli. Będę to czynił, uwrażliwiając na obecnego pośród nas Pana w hostii, a więc ten wymiar eucharystocentryczny i na obecność Maryi jako niewiasty Eucharystii w każdej mszy świętej i w tym cudownym wizerunku. Niech więc świadome czyny, pełne przeżywanie liturgii i naszej pobożności ludowej, na którą będziemy przychodzić z apelem łącznie, z nowym nami, ułatwi rozpoznać ten kairos maryjnych dni. A zatem przez Maryję do Jezusa, tak uczył Kościół, powołując się na świętego Bernarda przez całe tysiąclecie. Na trzecie tysiąclecie przez Jezusa do Maryi. Tak jak trzej królowie przyszli do żłóbka, najpierw Mateusz zanotował, oddali pokłon dziecięciu, a dopiero później jego matce. Czyli przez Jezusa idziemy też do Maryi. I tego odkrycia życzę i proszę, byśmy